Witajcie widzowie, nazywam się Simek i witam was w kolejnym odcinku z Battlefield 4. Tak, witam was w kolejnym odcinku, dobry. Tam leży mi, tego wezmę. On mi zawsze towarzyszy przy nagrywkach, czemu? Nie wiem, chyba lubię jak ktoś obok mnie siedzi i ogląda grę, chociaż on nie ogląda, nieważne. I drugi odcinek. A jeśli wiem, że się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Zobaczymy jak w tym odcinku będzie z jakością, jeśli jakość nadal będzie taka słaba. To chyba zakończymy szybko Battlefield 4 niż myślałem. I po prostu zrobimy sobie czegoś innego, na przykład jeszcze COD, Call of Duty zostaje. Albo do Minecrafta wrócimy, na pewno jest jeszcze jest wiele dużych map w Minecrafcie, w których można zrobić serię. Ale to najpierw zobaczymy wszystko na spokojnie, a teraz wracamy. Poza tym jeszcze widzimy... Gadałeś z żoną Dana? Nie, jeszcze do niej nie dzwoniłem. Co niby mam jej powiedzieć? Przecież nie umarł, spokojnie. Kłamać nie zamierzam. A, Iris! Cinciu, ciaci, cinciu. Kurna, źle to wygląda. Gliny w nerwach. Przebijamy się do celu i zgarniamy co trzeba, tak? Mamy nie zamoczyć się w deszczu, co nie, Reker? Oczywiście. Teraz najchętniej wypiłbym trochę kawy. Hej, piechota zmotoryzowana w zasięgu. Ja bym się wody napił. A, mam wodę, aha. Przecież w sobie coś mi się bardzo przyglądają. Wtop się w tło. Wtopić się? Niby jak, kurwa? Mam się na Chińczyka przerobić? Ktoś widzi, gdzie jest nasz budynek? Na razie to spróbujcie mnie jakoś stąd wyprowadzić. Okej, w lewo. Tu w lewo. Dobra, dajemy. Chyba już dobrze. Dobra, widzę już ten budynek. Które to ma być piętro? Oj, Luwipak wspominał Garrison. Dwóch plus COVID. Ja się tu ludzie biją. Kurde, hej! Luz, spokojnie! Teraz w lewo, budynek jest po lewo. Kurwa, odkryliśmy. Musimy zostawić Vana. Dajemy z buta. Dobra, chodź, Reker. Dobra, będzie najlepiej. Patrzysz na ilość Chińczyków tutaj w pobliżu i na to, jak bardzo są wkulwieni naszą obecnością. Ja to jeszcze sobie poprzeglądam. Okej, okay, nikogo nie widzę. Jest relatywnie puściutko. W śmietniku też pusto. Ładne skutery, nie powiem. Co tam, Irish? Widzę, że bardzo ciekawą kurtkę masz. A, dziękuję. Jestem bardzo wdzięczny. Zobaczymy, jak dalej pójdzie. Będę w ogóle kłamał, że ja nie znam tego momentu. W końcu mówiłem, że drugi odcinek też nagrałem. W końcu znikąd w moim inwentory by się nie w skrzynce z bronią UMP nie pojawił. Tylko właśnie tylko w tej misji można zdobyć. No koledzy. No niestety nie wróży. A w ogóle zobaczmy jak tam ustawienia grafiki. No jest git. No, no nie za fajnie się robi. W ogóle... A, już jestem? W specjalcach nikt tam nie wspomina. Musimy się tam dostać. Ogólnie sprawdzić klapki, bo ogólnie jak mówiłem, ogólnie jak sprawdziłem. Jest taki problem z tą grą, że ona lubi zabierać klapki w trakcie nagrywania. To jest jeden z problemów. Niestety, z tym się tutaj nie poradzi. Ale jak się zwiększy priorytet pewnych programów, to od razu powinno być git. Dzień dobry. Ja tu z kolegami, oni zaraz przyjdą. Ogólnie idziemy sobie po prostu na spacerek po nasz samochód. I myślę, że oni nas w ogóle nawet nie zatrzymali, nie? To jest takiego. Tak, którędy idziemy? Dobra, nie musicie się drzeć, czyli tamtędy jednak, dobra. Byłem pewny, bo tak drzwi wyglądały na zamknięte. O, czyli nie były zamknięte.
No, nieciekawie to wygląda. Dobra, chodźcie. Bo już ja wiem, co tu się działo, to już można iść do przodu. Zobaczmy, co mamy. Brać sprzęt. Dobra. Co to kurwa jest, korkowce? Jazda do hotelu. Nie widzę go. VIP-y są na ostatnim piętrze. Wybiorę Skybar. To by pasowało. Skybar zawsze jest na dachu. O, 16 pięter. Do żony damy. Ta, wiem. Tylko... Kurwa, zamknij drzwi! Ej, kurwa! Krycie, krycie! Nie to piętro, nie to piętro! W mordę. Chyba rozpętaliśmy wojnę z Chinami. Ta droga jest spalona. Są jakieś inne? Nie. Musimy uważać i przeżyć. Chodźmy po tych pieprzonych VIP-ów. Dobra, to zaraz pójdziemy, tylko ja się uzbroję w broń. Skoro mam już to, no i skoro już mam Famasa za tą misję, to już mogę go wziąć w sumie. Patrz, na co oni się szykowali? O, incycy. Poczekam, aż oni sobie pójdą. A, poszli. I zacznijmy tą akcję po cichu najpierw. Do widzenia. Obiorę sobie od pana śmiertelnik. Pytanie, czy mogę jakąś górą się przedostać i zrobić to po cichu? Byłbym niewyobrażalnie happy. O kurwa, dobra, inaczej się nie da. Ale mamy po rekerze rewolwer. Zatem wbijamy. Dobra, spokojnie, balkon będzie... Hamas tak, był dobry, był dobry. Witaj. Nie wiem, co tu robiłeś na blisko, ale uznam, że okej. Okay. Jedyny Chińczyk, jaki to jest? No chyba tak. A nie, jest dwóch. Słuchajcie, tam jest jeszcze jeden, się pojawił. Nie wiem jak, ale się Chińczycy spawnią. No nieskończony spawn Chińczyków, co tu się dzieje, no. Jakiejś sytuacji wcześniej miałem, macie granata. Ała, ała. Ała, 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 ała. Kurwa, no powaliło. Te R-kę trzyma. Dobra. Kolejne, więcej życia, dobra, lecimy. 1, 2, 3, 4. Kurwa jeszcze. Tam za nami ściga was, koledzy. No i po Chińczyku. Jeszcze? Więcej was matka nie miała. To już wszyscy? No, chyba tak. No mam nadzieję, że wszyscy. Już mam dość tych Chińczyków. Wy kurna. No. Widzicie wam niemiłe, czy jak? Kurde. Zobaczmy, jak tam z uzbrojeniem. Podgana na blisko, no mógłbym mieć zamiast rewolwera. Rewolwera później sobie weźmiemy i wezmę sobie zaczął. Do roboty, pak. Już, chwila, moment. Tu coś jest. To nie powinno mnie dziwić, co tutaj było. Dobra. Skoro my już wiemy, co tu się wydarzy, już dobrze jest się przygotować na wbicie naszych kolegów. Jeden? Dwa. Trzy.
Ter. Wziąłem, spokojnie. Zawsze jestem naszykowany na każdą sytuację. Dobra. Jeszcze jeden. Gdzieś zostawimy. I raczej powinniśmy być relatywnie gotowi. Na nich powybucha. Jaku! Wybuchają. Dobra, mamy w razie czego jeszcze claymory na później. Kurwa, mają te. Ła. Kurwa. To tu kurwa wziął Chińczyka. Ła, no. Ja pinkole, idę do kibla, bo nie mogę. Gdzie tu jest jeszcze jakiś Chińczyk? Pierdzielać mi stąd, kurwa, ła. Ła, moje oczy, kurwa. Ła, skąd tu kurwa Chińczyk, Irish, co ty tu robisz? Błagam pały, nie przeginaj. Ała. Wykładam się, ty nic nie robisz. Ała. Szybko. Jak to kurwa? Chłopco w ścianie siedział. Jeszcze tu jest. Nie dobiegnie. Ja pierdzielę. Chodźcie chłopaki, gotowe! Ila, bo ty mnie normalnie sprowadziłeś na ziemię tym. TZ-ka jak nic musi być. No, lecisz, ja idę pierwszy. Ja idę. No, dziękuję. Przepraszam, ale zdarza wam się trochę ociągać, koledzy, więc wolę już w razie czego być już. Jest klatka. To, dawajcie. Oho, coś słyszę. A, to oczywiście wysadzi. Dziura w drzwiach, podpaleni. Czym się wydaje, że on białka nie ma w oczach? Bo chyba ma jakieś ściemnienie oczy, nie wiem. O, 34 na magazynku ma, a on coś ma na... A nie, on jest na plecach. Co tak późno? Po drodze wpadliśmy na grupę żołnierzy przeczesujących budynek. Dlatego zmieniłem pokój. Jak jesteś mobilny, to na co ci nasza pomoc? Przejść przez korytarz łatwiej niż przez ulicę, właśnie. Ładne Chiny. Changjian. Pan? Ulica odpada, tam jest pełno chińskiego wojska. No to po prostu zajebiście. Kim są te VIP-y? To bardzo ważni ludzie. Ważna kobieta i jej ważny mąż. O. Mamy ich stąd wydostać. Tyle wam wystarczy, żołnierzu. Jestem Hana, a to jest mój mąż. Dzięki za pomoc. Proszę pana, nie za chwilę, przepraszam. Zna pan nasz język? Jest pan ranny? Może pan iść? Jakieś dokumenty po chińsku albo po innym języku. Kurwa, ja czytać nie umiem w tym języku. Tylko po angielsku, English umiem. Pójdziemy w górę. Co? Umiem latać. Pożyczymy helikopter. Taki jest plan, bez dyskusji. Chyba, że macie inne pomysły, sierżancie. No nie, kraść nie będziemy. Skończyliście? Potrzebny jest lekarz i to szybko. Tyle przemocy. Czym to się skończy, sierżancie? Nie tak. A bo ja wiem. Dziękuję, sierżancie. Jestem wam wdzięczna za pomoc. Jazda. Już. Ruchy. Ruchy! Miorz już w tamtych czasach oczy były ten. Animacja oczu była. Idźcie do przodu, idźcie. A teraz ja pójdę pierwszy dla pewności. Irish, pilnuj tam. Ja idę na pierwszy ogień. To nie wypali, mamy przy stronę. Za późno na żadne. Pójdziecie przodem. Ja zabezpieczę tył. Przepraszam, proszę tu zaczekać. Dobra, na górę.
No idźcie, idźcie, idźcie. Ostrożnie, Rek. Dobra, spokojnie. Nie patrz, 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 nie patrz. Oddawaj. Nie, nie, nie widział. Dobra, przejdźmy tędy. Dobra. Tutaj nic raczej. Przez chwilę mnie widział. Tam może by mnie zobaczyć. Da, szybko, szybko, szybko przejdziemy. Flanka, flanka, flanka. Dobra, możemy rozpoczynać zabawę. O kurwa, to ja? Czy to kto? O, mam zabezpieczenie. Sobie przy wszystkich pozaznaczajmy w pobliżu. O kurwa. Zaraz, bo tu mam granat. Ała. Nie. Ała, ała. Dobra, wszyscy będą zaraz martwi. Tam jest Chińczyk. Tu jest Chińczyk. Ała. Ała. Kurna, zaraz zginę. Tu podbiegają do mnie. Był jeszcze jakiś. O, jest. Dobra, idę zabezpieczyć. Idę, idę, spokojnie. Wszyscy wsiadać, dalej! Helikopter bezpieczny, tempo, tempo! Wsiadać, wsiadać, wsiadać! Jest kurwa snajper, zaraz zostanie granatem. Dobra, to skoro jesteśmy już w takiej sytuacji, to trzeba się już naszykować. Tutaj będziemy mieli Skara. No i powinniśmy być teraz gotowi. Wszystko oznaczyć. Wszystko co na pewno jest w pobliżu i trzeba zabić. Dobra, mam. Idę do was. I one. I tu. Tu. Three. Kurwa, no Irish, przesuń się, jak chcę tutaj postrzelać. Ła. Ała, ała, ała. Ja schodzę na dół, bo wy kurna nie mogę z wami, no zaraz po prostu zginę. Daj. Ja się już resztą zajmę. Ło! Ja jestem tutaj, tylko ja sobie przeglądam bronię. Co tu mamy jeszcze? O, to na pewno. Ja. Kuku! Od kogoś tu jeszcze dostaję, ale nie widzę. A, tutaj, a kuku! A kuku! A kuku! A kuku, a kuku, a kuku. Wszyscy? Obstawiam, że jeszcze gdzieś jeden został. Tylko pytanie, gdzie? Gdzie został? Jeden mały nick point. Czy on przeklnął? Nie przeklinaj. No. Jeszcze gdzieś jeden jest, bo tak tu byśmy się ruszyli.
i zginął. O, tam jeszcze jest jeden. Pytanie, gdzie to dokładnie jest? On jest na dole, czy... On chyba na dole jest. Czy on jest w windzie? Ja nawet tego nie komentuję. Dobra, lecimy już. Nie ma co dłużej siedzieć. Nie cierpię tego. Nie no, no kurwa, to żart? Co? Git kawałek. Słuchałeś nigdy K-popu? Zmanuta. A K-popowiec? Na razie spoko. Question mark? Tajnik? Chodź. Macie tylko pół godziny do rzeki. Czy to jest? No, to mi się podoba. Polecam, to grabasz 4. Możecie powtórzyć? Powtarzam. Musimy zmienić pozycję. Ewakuacja niemożliwa. Macie pół godziny na dotarcie do statku. Bez odbioru. Śmigłowiec nad placem. Najszybciej będzie na wschód. Główną ulicą. Nie no. Kapnęli się, że ja tu jestem. Fuck. Chciałem tak fajnie ich zejść od tyłu, a tu dupa. Zobaczymy wszystkich. To nigdy nie wiadomo, co tu może się zadziać. Ała, granat! Ała, 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 wow, wow, wow. Macie. O, jak na daleko, to fajny ten shotgun. Szykuję się spokojnie, rzucam im granaty. Nie macie drzewka. Ała, ała. A bo tam są jeszcze ci specjalsi chińscy. Ała. Na plecach? Skąd wy kurwa? Raczej powinni być wszyscy, bo inaczej może być trochę problematic. Bombastic, this is fantastic. Du, 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 du. O kurwa. O, nie dobry. Nie wiem skąd was to kurwa przyniosło, ale... Do którego was kurna części Szanghaju tutaj przyniosło? Szybko, szybko. Dzień dobry. No kurna, spierdzielać. To jest mój Szanghaj, mój dom kurna teraz. Nie macie prawa cię tutaj pałać, pałątać, nie wiem, poruszać po ulicach. Da, lecimy, 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 lecimy. Szczur? Piczny szczur, dobra, lecimy dalej. Bubu dubu, bubu dubu, bubu dubu, bubu dubu, bubu dubu. Ty wilny. Nie będę pytał. Nie pytam, co się tutaj dzieje, jak na razie wszystko, co się dzieje jest... ...tylko moim wszelkim rozmyślaniom. No, trudno nie skłamać, wiesz? To jest jakaś pieprzona wojna domowa. A mnie kurda w krzyżu coś łupie. Nie wiem nawet dlaczego. Kompletny chaos. Wiemy, przecież widać. Dzięki. Chodźcie.
Pomóżcie nam. Musimy dostać się nad rzekę. Tam my wszyscy cię. Mamy tutaj czy opłacać im łąk. Cinciącia ciuciciu? To co ta pupa pupip. Dobra, koniec gadania po cisku. American. Dochodźcie. No już, już. Uwaga, Reker. Luz, pak. Nic nam nie grozi. Uwaga, Reker. Co ty myślisz, że ja jestem Rojo? Okay. Odsuń się od okna. Nie zbliżaj się do okna. Wstań. Chcemy dotrzeć nad rzekę, ale w mieście są czołgi. Nie można się stąd wydostać. Też idziemy nad rzekę. Macie broń przeciwpancerną? Tam mają. Nasi ludzie stawiają opór, ale wróg jest silniejszy. Utknęliśmy. Pomóżcie nam. Zostań pilnu dziecka. Dawaj, Reker, jazda! Dobra, idę. A, że ten, dobra. Na pewno się coś znajdzie. Tylko trzeba najpierw stąd jak najszybciej. Dobra, chyba jeszcze nie wie, że ja tutaj jestem. Tyle dobrze. Na szybko. Da się jakoś tędy wejść? Czy nie? Chyba raczej tu jest z tej strony wejście, tylko którędy, to już nie wiem. Tutaj? Jest. Greg, sprawdź, czy jest tam coś przydatnego! Potrzebujemy broni! Już, idę. Szukam po prostu. Igły w stogu się... O, tutaj coś jest. Zobaczmy. Ładunek, może być okej. Okay. I okej, wezmę to, co mi się wydaje najbardziej potrzebne. I ładunek C4 i mina plant. Okej. Okay. Teraz trzeba stąd. Szukaj broni w budynku! Trzeba zejść. Atakuje! Czy czołg atakuje, czy że co atakuje? Bo ja już nie wiem, o co ci chodzi. Dobra, czołg jednak widzę po stałach. Tak, to zrobimy go... Rondo rondo mu zrobimy. Tylny pancerz jest najcięższy, trzeba w tym celować! Dobra, on nie wie na razie o mojej obecności. On cały czas strzela w ten budynek. Mamy szansę. Tylko niech on kurwa się zatrzyma. Dobra, dzień dobry. Przyniosłem paczuszki od kuriera. Że... Powiem panu, kurwa, do widzenia. Dzięki wielkie. Kurwa, żartujesz. To pozwól, że tylko sobie amunicję dozbiorę. Dobra, mamy. O kurwa! Go! Nie wiem, on cały czas myśli, że jestem w budynku, co nie? Dobra, raz. Dwa. Trzy. Cztery. Proszę pana, niech pan się odwróci, bo ma pan ze sobą wroga. Proszę pana. No, proszę pana. I tam kurwa gadali. Cinciąci. Dobra. Awakadawa. Dobra robota. Teraz nad wodę, proszę się stąd wynosić. Chciałem coś powiedzieć, coś wymyślić, fajny tekst, ale... Miałem tylko awakadawa. Najmroczniejszy atak magią. Mamy tu cywilną! Pomóżcie! O, podpływają. Akurat. Co on mówi? Chyba nam pomogą. A, że to ci cywile, których wzięliśmy, tak? A, to ci, dobra. Reker, ty pierwszy. Okej. Tak, w porządku? Tak, spoko. Forteca tu grawasz 4, zgłoś się. Płyniemy cywilną łodzią, odbiór. Tu forteca. Pośpieszcie się. Rekordów prędkości ta łajba nie bije, odbiór. Tu forteca. Jesteście pod ostrzałem? Powtarzam! Jesteście pod ostrzałem? Meldą się, grybarze! Najlisko!
Ja pierdzielę. Skąd to ciebie jest impuls? Musimy zabrać ich stąd w bezpieczne miejsce. Forteca tu gra bazę zwoi. Nie działa. Tyle tych łodzi. Tylu uchodźców są tu bezbronni. Płyńcie za nami! Płyńcie! Pomożemy wam! A już! Musimy im pomóc, pan. Płyńcie na Walkirię, tam będziecie bezpieczni! Co to oszalałeś, Ailish? Więc przeciwnie, pak! Płyńcie! Za nami! Pomożemy wam! Szybko! Nie wiem, czy, czy łatwo by byłoby zaufać kolesiowi z PKM-em. Zgłoście się! Forteca tu gra bazę, odbiór! Czy to wyszliście? Robimy co możemy, ale bardzo wielu uchodźców potrzebuje pomocy. Wiemy mniej więcej ilu weszło na pokład? Ponad 350. Dokładną liczbę przekażę wkrótce. Czy to wszystko? Tak jest. A co z moją prośbą o przydział ludzi? Musicie radzić sobie z tym, co macie. Otrzymacie pomoc z Tytana, jak się z nim spotkamy. Rozumiem. Aha, kapitanie, wiem, że część załogi była przeciwna wzięciu na pokład uchodźców, ale ja popieram. Właśnie. Dziękuję, poruszniku. Walić ich? Ponieważ to byli normalni uchodźcy, a nie goście, którzy by się później po prostu tłamsili w ogóle. I robili burdel na statku. I tutaj się nasza przygoda kończy, jak na dzisiejszy odcinek. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Powiedzcie, że wam się podobał odcinek, czy tym razem nie było żadnych dziwnych ścinek. I do zobaczenia, trzymajcie się, ciao!